Kim byli masoni? Oczywiście obecnie masoni również istnieją, ale porozmawiajmy o początkach, o historii masonerii, wolnomularstwa. Kim byli masoni, w jaki sposób powstań? Zacznijmy od tego, że masoni mają wiele mitów założycielskich, które stworzyli i które nawet mają sięgać tysięcy lat wstecz, jeśli chodzi o ich historię. Ale rzeczywistość jest o wiele prostsza i na początku były Bractwa wolno urodzonych budowniczych, architektów w okresie średniowiecza. To wtedy weszły ważne symbole, cyrkiel, kątownica, tylko że to wiązanie tych pierwszych masonów z tymi pierwszymi bractwami wolno urodzonych budowniczych i architektów też nie jest do końca pewne, ponieważ mamy okres średniowiecza, kilkaset lat przerwy i dopiero powstają środowiska masonerii. Prawdziwy początek to XVII wiek, czyli 1600 któryś rok, czyli kilkaset lat po tym, kiedy można powiedzieć te wolne bractwa, te bractwa wolno urodzonych budowniczych istniały. Ale jednak masoneria, masoni chcieli, twierdzili, że oni się od nich wywodzą. Jak było do końca nie wiemy. Wróćmy do początku, czyli do tego XVII wieku. A początek to tereny Szkocji oraz Anglii. Tam zaczęły powstawać miejscowe loże, organizacje o charakterze dyskretnym. Z biegiem czasu były one coraz bardziej liczne, było ich coraz większe. Taką bardzo ważną datą jest 24 czerwca 1717 roku, kiedy to w gospodzie pod Jabłonią w Londynie doszło do unifikacji i cztery loże połączyły się w pierwszą wielką lożę. Ale Warto również wspomnieć, kto do tych loży należał, kto mógł zostać masonem. Oczywiście nie każdy taki łapań, tak by to można powiedzieć, chociaż brzydko to brzmi. Byli to mieszczanie, urzędnicy, arystokracja, więc warstwy wyższe. I co bardzo ważne, warstwy bogate. Warstwy, które oczywiście posiadały jakieś pieniądze. Tam oczywiście biedaków raczej nie przyjmowano. Do masoneli należały osoby, Pływowe, bogate, które były kimś. Należy pamiętać, że te loże były stowarzyszeniami, gdzie na przykład bogaty handlarz wewnątrz tej organizacji tego stowarzyszenia mógł w normalny sposób dyskutować na przykład z arystokratą, na przykład z jakimś księciem. Nie musiał go tytułować, mógł z nim rozmawiać jak równy równym. Mógł też robić z nim interesy. A bardzo cię, często Taki książę był o wiele biedniejszy niż na przykład jakiś handlarz, niż jakiś urzędnik. Po prostu on miał tylko tytuł. Celem masonerii było doskonalenie ludzi, ich braterstwo i to niezależnie od samego człowieka, od tego, jaką religię wyznawał, jakiej jest narodowości i do jakiego stanu społecznego należy. Więc cele bardzo, oczywiście szczytne. Czyli cel, można powiedzieć, był taki moralny rozwój, kształtowanie człowieka, duchowe doskonalenie ludzi, tak, żeby po prostu członkowie tej organizacji mogli się jako ludzie lepiej rozwijać, żeby mogli w lepszy sposób po prostu żyć. Oczywiście wszystko cały czas w takiej specjalnej aurze tajemniczości, żeby wszystko było owiane taką tajemnicą specjalnie. W znaczeniu, że same te loże, sami członkowie tych loży chcieli, żeby ta aura tajemniczości istniała, żeby te stowarzyszenia były czymś tajemniczym, żeby te gesty, te znaki, ten mistycyzm był cały czas obecny, żeby po prostu to powodowało, żeby ta otoczka powodowała, że te loże są czymś niewiarygodnym, czymś o wiele, wiele bardziej ważnym niż w rzeczywistości są, więc te obrzędy, znaki, gesty, formułki, mistyka, to wszystko miało głównie na celu po prostu odróżniania się od innych, od innych stowarzyszeń, od tego wszystkiego, co ich otaczało, dzięki tej aurze tajemniczości, tej takiej mistycyzm, to wszystko powodowało, że ludzie po prostu traktowali teloże jako coś niewiarygodnego, jako coś niebywałego i o wiele ważniejszego niż w rzeczywistości to było. Podobnie jest co ciekawe dzisiaj. Pamiętajmy też, że te loże masoni to nie tylko rozwój duchowy, to nie tylko takie wchodzenie na wyższy poziom duchowości, ale też coś bardzo ważnego. To były stowarzyszenia, które też miały inny, o wiele bardziej przyziemny cel kontakty, wsparcie, możliwość robienia dobrych interesów i to niezależnie od pozycji, czy ktoś był księciem, hrabią, urzędnikiem, handlarzem, mieszczanem. To również było tego typu stowarzyszenie. No i może obecnie też jest. Po prostu o wiele lepiej robić interesy, załatwić jakąś sprawę, kiedy należymy do tego samego stowarzyszenia, albo kiedy ktoś z naszego stowarzyszenia zna się z kimś kto może nam załatwienie tej sprawy wspomóc, przyklepać? Wszyscy wiemy o co chodzi. Telorze to nie tylko taki rozwój tych sfer, które były takie ważne, oczywiście ze względów duchowych i moralnych, ale też po prostu świetny sposób na zdobywanie kontaktów, na robienie interesów, na po prostu znanie coraz większej liczby wpływowych ludzi. Wolnomularstwo bardzo szybko się rozpowszechni rozpowszechniło w całej Europie. Oraz w regionach, gdzie europejskie państwa miały wpływy swoje kolonie, czyli Ameryka Północna i Azja. Z czasem również monarchowie, te najwyższe warstwy, zaczęły być, można powiedzieć, członkami masonerii. Idee wolnomularskie mocno wpłynęły na takie teksty, jak tekst Konstytucji 3 maja, Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Francuskiej Deklaracji Praw Człowieka. Tutaj jednak duży wpływ miały na to po prostu osoby. Dużo z tych osób, które pisały te teksty, tworzyły te prawa, było po prostu masonami. Jednak same idee spojrzenia na świat wewnątrz wolnomularstwa też nie były całkowicie ujednolicone. Tam też były rozłamy, inne spojrzenie na rozwój, inne spojrzenie na człowieka, inne spojrzenie na robienie interesów. Tam również dochodziło do schizmy, do zmian. Pamiętajmy też, że cały czas masoneria, no tam w późniejszym etapie, kiedy już się bardziej rozwinęła, była atakowana. Próbowano zabraniać im działania, odbierano im prawa. W niektórych regionach nawet to się udawało. Co ciekawe, nie było nic w tej masonerii związanego z ateizmem. Wręcz przeciwnie, ponieważ przysięga była składana na Biblię lub też inną świętą księgę, te idee. Ateist to dopiero XIX-XX wiek i to też nie do końca jest związane z tą masonerią. Trzeba jednak pamiętać, że reakcja Kościoła była bardzo, bardzo negatywna i potępiająca. Już w 1738 roku wydano bólę in eminenti i cały czas po prostu z tą masonerią walczono, widząc w niej stowarzyszenia, które mogą w jakiś sposób, w negatywny sposób oczywiście. Wpływać na kościół, czy też na jego siłę możliwości. I ten, oczywiście, konflikt trwa nadal. Więc kim byli masoni? Oczywiście byli to członkowie stowarzyszeń Lóż Masońskich, Wolnomularskich, którzy przystępowali tam dla światłych idei, dla rozwoju duchowości, dla rozwoju swojego, swojej moralności, ale też dla takich bardziej przyziemnych rzeczy, jak na przykład zdobycie kontaktów, lepsze interesy, i po prostu wsparcie ze strony innych członków stowarzyszenia. Czyli nic się nie zmienia, stowarzyszenia mają podobne cele. Oczywiście dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały mogły dotrzeć jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.